No i się mandero. Dzień jak co dzień, już mnie to nudzi, wszystko pomału. Citroen C3 Picasso. Hamulce, kurwa, hamulce, o takie hamulce. Piękne. Z drugiej strony to samo. Z przodu wcale nie lepiej, znaczy może trochę lepiej, ale... Już ran od środka to gorzej wygląda. O, nie wiem, czy będzie widać. No i stworzeń wahacza wytłuczony. To... Będziemy się bawić w te hamulce, kurde, razi ta lampa. Skurwesy. Zabetonowane, kurwa. Jak zwykle. O. Proszę. Mur beton. Jeszcze kurwa by uszły. Kurwa macie. Wszystko młotkiem. Nic na siłę, tylko młotkiem. Co prawda jeszcze hamulców nie mam, bo wszystkiego na miejscu nie było, to zamówiłem. Dzisiaj se pojadę dopiero odebrać. Taka to robota. O, to będzie taki łoch. Nie lubię tych układów, bo to kurwa na torksa są te śruby od jarzmu. Łatwo się mogą upardolić. Odpukać w niemalowane. Dobra, ta poszła. To jesteśmy w domciu. O kurwa. Dobra, też poszła. A już było... Już była sraczka. O skurwysyna na nasadkę. No dobra, odkręcaj panie właśnie jarzmo. Ten zacisk. Tłoczki się na szczęście powkręcały bez większych oporów. Te zaciski takie kurwa poupierdalane, trzeba będzie to wszystko wyczyścić. Taka to robota, wymiana klocków. Ile to będzie kosztowało? To więcej tego czyszczenia niż tej roboty, kurwa, tak szczerze mówiąc. Gdzieś tam dają w tych katalogach, kurwa. Tyle godzin na to, tyle godzin na to. Tak jak jest nowe wszystko. Jak jest porozwiałe, zasyfiałe, to już schodzi się dwa razy tyle. Taka to robota. No i co, przód? Tu się to rozlatywało. No, klocki jeszcze mięsa niby mają, ale to przecież jest agonia. To wszystko. I poza tym tu wszystko zardzewiałe, też młotkiem trzeba było wybijać. No i co? Niby grube, a chujowe. Czy to w ogóle nie hamowało, chyba mi się wydaje. Znaczy to coś tam hamowało, ale... Tu wszystko takie... O, zapyziałe, zardzewiałe, zastałe. Dziadostwo, kurwa. Gdyby to jeszcze z rok temu te hamulce rozebrał i wyczyścił, to może jeszcze by nie było tak źle. A że jest jak jest, to trzeba wypierdylnąć. Trochę poinformować tą śrubę, że będzie odkręcana. O skurwa, syn pójdzie czy nie? Nie lubię tych torksów kurwa odkręcać, bo to... O, poszła. I drugą trzeba poinformować też, że będzie odkręcana. Nie ma jak podejść z tym młotkiem za bardzo. No takie to rzeczy są. O ty kuźwa, dobra.
O ty kurwa, myślałem, że będzie przyczłapiony, a on jednak leci. Dobra, lukniemy, co pod tą tarczą się dzieje. Nie, dobra, poszło. O, no i takie to kurwa, o, takie to są tarcze hamulcowe. A no tak wygląda, to jest przednia od środka. Rant duży, widać, że z hamowaniem to za wiele wspólnego nie miało. Tu jest tylnia, albo tył, tylnia, tył. Ciągle ktoś się przypierdala. Tylne, tylnie, tył, tył. Jakie kurwa paździerze, ja pierdolę. A tu to było od zewnątrz, ta? Tył? A tu tył? Od wewnątrz. Paździerz, paździerz, jeszcze raz paździerz. No. A tu piasty przednie. No. Ciekawe, czy to się oczyści, czy się nie oczyści. Trzeba będzie pomierzyć, czy one kurwa bić nie będą miały przypadkiem. Takie pokordowane. I nic nie smarować, na sucho zakładać. No to takie są efekty, kurwa. Teraz chuj wie, czy to będzie działać, czy to nie będzie biło później. Trzeba będzie wziąć zegar i pomierzyć to niestety. Dobra, czujnik zegarowy mamy założony. Tylko nie wiem, jak to ograć, jak to będzie widać w kamerze, kurde. Jak to ustawić. Mamy 52. Znaczy 53, czekajcie, 53, dobrze, pomyliłem się, 53. Lekko pod 54, znowu jakieś 53,5. Nawet elegancka ta piasta. Myślałem, że będzie gorzej. Prosta jest, no. W granicach... Wiesz, no, prosta jest. Tyle to jest nic. Dobra, no to dobrze. To chociaż tyle, że będzie gitara z tym. Na razie sobie to zostawię na drugą stronę, ale myślę, że z dwóch stron będzie podobnie. Dobrze, dobra wiadomość. No a tutaj sobie rozwiercamy sworzeń, bo też jest do wymiany sworzeń. Jest wybity, oryginalnie nitowany, już dwa nity odwiercone. Zrzucone, został się jeden. Ja to robię na aucie na ogół, jak nie wyciągam, nie zmieniam jakiś gum tam na wahaczu czy coś. Tylko najgorsze jest to, że wiercicie pod górę i te wióry, kurde, lecą za kołnierz. Trzeba sobie dobrze tam, kurde, jakoś, wiecie, jakiś szaliczek założyć, bo gorące wióry jak lecą za kołnierz, to nie fajnie jest. Dobra, jeszcze jeden nit i wywalimy sworzeń i jedziemy po części. No i citrynek ogolony, hamulca dostał, żarówki, pierdoły, chuje muje. Teraz będzie tak, 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 to pan tik tak. Która godzina, pyta rodzina, jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż. Tik tak.